Dzień dobry, nazywam się Kamil Śliwowski, jestem trenerem i autorem scenariuszy w projekcie Ja w Internecie i dzisiaj w tym odcinku przejdziemy sobie krótko przez bardzo podstawową rzecz, bez której nie da się już dzisiaj obsługiwać ani nowoczesnego smartfona, ani poruszać w sieci, to jest bez posiadania adresu e-mailowego. Jeżeli ktoś z Was będzie robił to po raz pierwszy, albo być może ma jeden i chciałby założyć nowy, to będzie dobra okazja, żeby po pierwsze poznać kilka miejsc, innych niż tylko te najpopularniejsze, do założenia swojego nowego konta mailowego, a po drugie, jak to zrobić bardzo współcześnie, nowocześnie i jakie nowe funkcje, też związane z bezpieczeństwem, wokół adresów mailowych pojawiły się w ostatnich latach. I oczywiście warto powiedzieć, jacy są najpopularniejsi dostawcy, czyli strony internetowe, na których po wejściu możemy zarejestrować i utworzyć swój adres mailowy. Jest ich kilka, pewnie się Państwo domyślają, że na przykład w Polsce będą to popularniejsze adresy mailowe z końcówką .pl. Takie na przykład możemy założyć sobie w poczcie Wirtualna Polska, czyli wp.pl, albo na Onecie, albo na gazeta.pl, ale też najpopularniejsze i w Polsce, i na całym świecie adresy mailowe pochodzą na przykład z domeny gmail.com. Jest to adres pocztowy oferowany przez firmę Google. Firma Microsoft oferuje serwis Outlook i jest ich bardzo, bardzo dużo innych dostawców, którzy oferują nam strony internetowe, jak również domeny, w których możemy we własnej domenie, na przykład tak jak moja domena .otwartezasoby.pl, mogę mieć też adres pocztowy, który będzie pod tą domeną. Dzisiaj skupimy się na tych, które są oferowane za darmo przez serwisy takie jak Gmail i Wirtualna Polska. Zobaczymy, jak założyć konto, jakie dane musimy uzupełnić i w jaki sposób te podstawowe zakładanie konta możemy też zabezpieczyć i stworzyć jako trochę lepsze i bezpieczne na przyszłość oraz w jaki sposób to posiadanie konta będzie się wiązało również z posiadaniem nowoczesnego smartfona. Dobrze, zacznijmy od wyboru naszego dostawcy poczty. Jednym z takich ciekawszych w ostatnich latach jest ProtonMail, gdzie w domenie protonmail.com możemy założyć sobie adres mailowy, który jest automatycznie szyfrowany, czyli nasza poczta będzie szyfrowana pomiędzy osobami, które do siebie piszą. To jest może trochę bardziej niszowa funkcja, ale też bardzo przydatna i również tak samo jak Gmail czy Wirtualna Polska mamy zarówno pocztę dostępną przez przeglądarkę, jak i aplikację mobilną. Więc mamy ProtonMail, mamy bardzo popularną w Polsce Wirtualną Polskę, która dostępna jest pod adresem profil.wp.pl, no i mamy Gmaila, który dostępny jest pod adresem gmail.com. I zobaczmy sobie, jak założyć konto, pierwsze konto na Gmailu. Po wejściu na stronę Gmaila zobaczę trzy podstawowe funkcje. Dla firm zaloguj się i utwórz konto. Za chwilę przejdziemy do tworzenia konta. Zaloguj się służy oczywiście wtedy, kiedy już mam konto na Gmailu, żeby po prostu się zalogować, czyli wpisując swój adres mailowy, hasło i ewentualne kody bezpieczeństwa, loguje się do swojej poczty, czy na przeglądarce, czy na komórce, czy na innym urządzeniu, na innym komputerze, w pracy, w domu, u znajomych. A dla firm to opcja, która będzie na przykład przydatna w scenariuszu innego szkolenia, o którym mówimy, Mój Biznes w Sieci, gdzie mogę utworzyć sobie w domenie gmailowej konta na Gmailu, ale firmowe dla zespołu. Więc to, co zrobimy teraz, to klikniemy na utwórz konto, tak jakbym zakładał sobie pierwszy adres mailowy czy nowy adres mailowy w serwisie Gmail. Google zapyta się mnie w tym momencie o podstawowe dane, które muszę uzupełnić. Musimy pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę bardzo dużo danych i adresów mailowych będzie już zajęta, zwłaszcza w takich popularnych serwisach jak Wirtualna Polska, Gazeta czy na Gmailu. Więc na początek oczywiście podaję mu swoje imię i nazwisko. Tu muszę podjąć decyzję, czy podaję swoje prawdziwe dane, czy na przykład będzie to jakiś adres mailowy, który będę obsługiwał pod jakimś nickiem alternatywnym. Na przykład będzie służył mi do forów czy zakupów internetowych. Ja wpiszę swoje prawdziwe dane i będę szukał jakiegoś ciekawego adresu, nazwy użytkownika, który będzie dostępny pod adresem @gmail.com, czyli @gmail.com. Wiem już, że większość jest zajętych na moje imię i nazwisko. Sam je posiadam zresztą, więc spróbujmy coś alternatywnego. I zobaczmy, czy będzie dostępny adres na moje pierwsze, drugie imię i część nazwiska, czyli Kamil Konrad Śliwowski. Czy jest dostępne? Na razie tak. Zobaczymy, czy Google pozwoli mi to utworzyć. Muszę wymyślić w następnym kroku hasło. Podałem swoje imię, podałem swoje nazwisko, zaproponowałem Google'owi nazwę użytkownika. I hasło to jest coś, co będziemy wiedzieć tylko ja i Google. I najlepiej, żeby tak to zresztą zostało. Hasło mocne, które będę co jakiś czas zmieniał, które ma być najlepiej tylko w mojej głowie albo zapisane w bezpiecznym miejscu, które będzie służyć do logowania do poczty. Dlaczego warto utworzyć mocne hasło? Dlaczego powinniśmy, zgodnie z podpowiedzią, którą pisze nam Google, zrobić hasło, które ma więcej niż 8 znaków, nie jest unikalne, nie zawiera żadnych oczywistych słów ani informacji o mnie? Dlaczego powinniśmy stworzyć mocne hasło?
Dlatego, że im więcej będziemy mieli danych, prywatnej korespondencji, faktur, rachunków, dokumentów, które będziemy przesyłać sobie przez tą pocztę, utrata kontroli nad naszym adresem mailowym powoduje, że tracimy też kontrolę nad tymi danymi, które mamy w korespondencji na naszym adresie, czy w Gmailu, czy w Wirtualnej Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Dlatego mocne hasło, unikalne hasło, hasło, które zmieniamy co jakiś czas, to podstawa bezpieczeństwa na takich kontach jak Google. Powiemy sobie później, jak jeszcze to bezpieczeństwo zwiększyć, ale na razie wymyślmy mocne hasło. Taką proodpowiedzią, dosyć ciekawą, jest myślenie o hasłach nie tylko jako słowie, które wpiszemy, czy kilku losowych znakach, ale możemy na przykład spokojnie wymyśleć hasło, które jest zbudowane ze zdania. Na przykład jakiegoś zdania, które nam jest łatwo zapamiętać. Dobrze, więc wpisałem hasło, które brzmi: miałem psa o imieniu Snoopy, ma kilkadziesiąt znaków, zakończyłem je kropką i wstawiłem jedną cyfrę po pierwszym słowie. Znak specjalny to kropka, cudzysłów, myślnik, te rzeczy, które pozwala nam z klawiatury wybrać każdy dostawca poczty jako znak specjalny. Trzeba uważać, na przykład niektóre miejsca pozwalają również na wprowadzenie spacji jako znaku specjalnego, ale nie wszystkie. Więc urozmaićmy tym nasze hasło, ale też uważajmy, żeby nie utrudniło nam to za bardzo jego zapamiętania. Google oczywiście pyta się, żebym potwierdził teraz to hasło, więc mam nadzieję, że zapisałem je poprawnie. Wszystko się zgadza, moje hasło pierwsze i drugie się zgadzają. Dalej Google pyta się mnie o rok urodzenia. Znów mogę wpisać prawidłowe dane, mogę wpisać nieprawidłowe dane. W tym momencie trochę się postarzę w ramach tego szkolenia i dam sobie prawie 100 lat. Bo akurat na ten adres pocztowy nie chcę, żeby Google wiedziało o mnie wszystko, ale oczywiście, jeżeli chcę, mogę podać prawidłowe dane. To są też dane, które będą czasem przydatne przy odzyskiwaniu hasła w przyszłości, więc warto je zapisać sobie gdzieś później. No i wszystkie swoje dane podaję, wybieram oczywiście kolejne informacje, o które się pyta Google, na przykład płeć, które nie może zostać puste. Możemy nie podawać tej informacji, ale musimy wybrać coś z formularza. I na koniec Google będzie się też pytało o coś, co jest opcjonalne. Możemy to podać później, możemy tego nie podawać. To jest o telefon komórkowy. Zresztą dokładnie to samo będzie podpowiadać nam Wirtualna Polska i inni dostawcy poczty. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj coraz częściej, podobnie jak do logowania podczas banku, dostawcy poczty sugerują, żeby poza hasłem zabezpieczać się za pomocą tokenów wysyłanych przez SMS-y. Dzięki temu dostawca poczty zna nasz numer, co oczywiście wiąże się z tym, że może nam wysłać reklamę na komórkę, ale dzięki temu my jesteśmy znacznie bardziej bezpieczni. Znaczy logując się wpisuję nie tylko hasło, ale również token, który dostałem SMS-em na komórce, dokładnie tak samo jak potwierdzanie przelewu w banku. Więc ja na razie nie podam swojego numeru Google'owi i tylko i wyłącznie podam mu ewentualnie alternatywny adres mailowy, którego oczywiście mogę nie mieć, jeżeli zakładam swoje adres mailowy po raz pierwszy. No i na koniec Google jeszcze spyta się, skąd jesteśmy, czy jest to jaki kraj. Zostawiam Polskę i klikam następny krok, aby dowiedzieć się, czy wszystko się zgadza. Wszystkie dane się zgadzają, podałem mocne hasło, podałem unikalny adres mailowy, który będę miał teraz nowy na serwisie Gmail. No i tutaj zgodnie z przepisami muszę zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Google, która zresztą jest odświeżona. Niedawno mieliśmy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Europie wprowadzone, które nazywamy skrótowo RODO. Google informuje mnie o wszystkich zabezpieczeniach, które stosuje i o wszystkich warunkach. Po przeczytaniu tego mogę się zgodzić lub nie. Jeżeli się nie zgodzę, nie będę mógł założyć tej poczty. Jeżeli nie spodobały mi się warunki, mogę poszukać innego dostawcy. Jeżeli się zgadzam, klikam zgadzam się. I w tym momencie dostałem nowy adres mailowy. Nowy adres mailowy, który nie wymagał ode mnie ani podania numeru telefonu na razie, ani też nie wymagał ode mnie podania innego adresu mailowego. Czyli jeżeli zakładamy dla kogoś albo sami pierwszy adres mailowy, to było zupełnie wystarczające, te dane wszystkie. I dzięki temu mogę przejść do Gmaila. Mamy założone konto, klikam na przejść do Gmaila, dostałem pustą, czystą, bardzo miłą i ładnie wyglądającą skrzynkę pocztową, w której nie mam jeszcze żadnej wiadomości wysłanej do nikogo i nie mam też żadnych kontaktów, ale mam już swój adres mailowy, w którym mogę się skomunikować z innymi osobami. Tutaj Gmail, tak samo Wirtualna Polska i każdy inny dostawca, rozpoznając, że jest to nowy adres mailowy, będzie podpowiadał kilka pierwszych kroków, więc mogę sobie przejść przez instrukcję, dzięki temu poznam lepiej funkcję. I po zapoznaniu się z tą instrukcją będę lepiej wiedział, jak korzystać z Gmaila zarówno na komputerze, jak i na telefonie komórkowym. Google podpowie mi też, jaką aplikację zainstalować, co mogę zrobić na tej poczcie. No i przywitał mnie. Otworzyłem zatem Gmaila. Mam puste konto. W tym momencie, co bym chciał zrobić, to wiem, że chciałbym się skomunikować z innym instruktorem.
i wysłać mu maila, pochwalić się tym, że założyłem nowy adres mailowy i mogę już wysyłać wiadomości. W zasadzie po założeniu konta, które mogło być najbardziej stresujące dla osoby, która robi to po raz pierwszy, sama obsługa poczty jest niezwykle prosta i intuicyjna. Skrzynki mogą się od siebie różnić, głównie graficznie, ale prawie wszystkie mają dzisiaj bardzo podobny układ. Mamy zwykle panel, w którym tworzymy wiadomości, widzimy nasze kontakty i mamy panel samych wiadomości, gdzie czytamy i piszemy. No dobrze, nie przedłużając, kliknę na przycisk utwórz, czyli na tworzenie nowej wiadomości i po prostu napiszę jakąś wiadomość, na przykład przywitam się z trenerem, którym będę ja, więc napiszę do siebie na swój inny adres mailowy powitanie. Znam swój adres mailowy, który bym chciał podać, więc wpisuję go sobie tutaj. Może to być adres mailowy, od kogo kogoś poprosimy, mamy go na kartce, albo po prostu już mamy go wpisanego. Wpisałem adresata, wpisałem temat wiadomości, no i oczywiście potrzebuję też krótkiej treści. To tylko test. I przesyłam sobie tą wiadomość, a na komórce, gdzie jestem zalogowany na swój prawidłowy adres pocztowy w Gmailu, zobaczę, czy moja wiadomość doszła. I dzięki temu sprawdzimy, czy wszystko działa. Tak. Dostałem wiadomość na komórce, na swój adres mailowy na Gmailu również, wysłaną z zupełnie nowego konta, które założyłem 5 minut wcześniej. A więc wszystko działa, nie ma co się stresować. Założenie pierwszego adresu pocztowego jest być może stresujące dla niektórych, ale będzie bardzo przydatne. Wspomniałem też o tym, że będzie bardzo ważne z perspektywy wszystkich naszych szkoleń, ponieważ wszystkie usługi, o których mówimy, e-usługi rządowe, takie jak ePUAP, profil zaufany, bankowość elektroniczna, zakładanie konta w wielu programach i aplikacjach, które omawiamy, będą wymagały posiadania adresu mailowego. Więc jeżeli mamy osobę, która nie ma jeszcze adresu mailowego, założenie wspólnie będzie kluczowe, po pierwsze. A dwa, że jeżeli chcemy mieć nowy adres mailowy, mamy tylko jeden, który być może ktoś nam założył kiedyś w pracy, na innym warsztacie, dzięki temu możemy założyć sobie nowy z takim adresem, jaki byśmy chcieli, w takiej domenie, jaką nam się najbardziej spodobała. I możemy również zainstalować sobie wtedy aplikację na smartfonie do poczty, co jest bardzo przydatne, dlatego że zwłaszcza w telefonach z Androidem one opierają się o to, że logujemy się przez nasz adres na Gmailu i dzięki temu mamy dostęp na przykład do sklepu z aplikacjami i możemy instalować więcej aplikacji w telefonie po zalogowaniu się tam adresem mailowym. Większość smartfonów i aplikacji zresztą dzisiaj wymaga logowania się przez jakiś adres mailowy, żeby założyć konto i korzystać z jakiejś usługi. Inaczej niż na stronach internetowych, gdzie zwykle nie musimy podawać adresu mailowego, kiedy tylko chcemy na przykład skorzystać z treści na stronie. Te aplikacje bardzo często będą żądały również adresu mailowego. A więc założyliśmy nową skrzynkę pocztową, wysłaliśmy wiadomość testową. Mam nadzieję, że Państwu udało się zrobić tak samo sprawnie i szybko jak mi. Gdyby pojawiły się pytania, to proszę googlać odpowiedzi, ponieważ każda z tych skrzynek pocztowych, czy Wirtualna Polska, czy Onet, czy ProtonMail, czy Gmail, ma masę pomocy w sieci. Mam nadzieję, że na dzisiaj to było wystarczająco dużo i wszystko poszło sprawnie. Zachęcam do zakładania swoich skrzynek pocztowych na takich serwisach, które znajdą Państwo jako najlepsze i najciekawsze dla siebie. Dziękuję.